Cześć, witam Was w kolejnym odcinku MotoGP Vloga. Dzisiaj już po samej okładce, miniaturce możecie zobaczyć, że będzie mocno na czerwono. Powód ku temu oczywiście jest, dlatego że jesteśmy po wczorajszym wyścigu MotoGP o Grand Prix Hiszpanii na torze w Jerez. A czerwono będzie dlatego że dwa pierwsze miejsca zostały zgarnięte przez dwa fabryczne Ducaty. Co oczywiście, jakby nie było, bardzo mnie cieszy. Ja jako miłośnik Ducati, jako posiadacz Ducati, bo miłośników jest wielu, a posiadaczy niewiele, mniej, jeśli chodzi o Ducati. Co sobie dzisiaj omówimy w tym vlogu? Omówimy sobie przebieg wyścigu, potem sobie zobaczymy, jak sytuacja wygląda w tabeli Mistrzostw Świata i jakie są rokowania na przyszłość. Jeśli chodzi o sam wyścig, to czy on był fajny, czy nie fajny, czy ciekawy, czy nieciekawy? Okej, słuchajcie. Nie ma co porównywać tego wyścigu z tym, co działo się rano w kategorii Moto3, bo to, co Acosta znowu odjebał, i znaczy w ogóle to, co tam się działo, bo tam nawet realizator nie był w stanie w czasie rzeczywistym przekładać wirtualnie tej tabelki z tym, jak się zmieniały miejsca po prostu w trakcie kilku zakrętów. Więc wyścig Moto3 był niesamowity, ale to jest MotoGP vlog, a nie Moto3 vlog, więc będziemy się tylko odnosić. Emocje oczywiście były w MotoGP mniejsze, co nie znaczy, że nie było ich w ogóle. Inaczej się, wiecie, patrzy na samą walkę tych małych motorków w MotoGP, a inaczej się patrzy również na to, jak te motocykle się w ogóle po prostu poruszają w kategorii MotoGP. Więc może zacznijmy od tego, że część rzeczy przewidziałem, zarówno i przed całym weekendem, i po kwalifikacjach, a z częścią no, się minąłem, całkowicie nie przewidziałem, myliłem się po prostu. I teraz muszę powiedzieć, że źle przewidziałem, prawda? Nie miałem racji. I Wam to wszystko dzisiaj po prostu omówię. Dobra, jeśli chodzi o sam przebieg wyścigu, w czym, co przewidziałem? Przewidziałem to, i to mówiłem w poprzednim vlogu, czyli zawsze będę się odnosił do tego, co Wam publicznie powiedziałem, bo nieco i są to dowody. Przewidziałem to, że no, uwzględniając to, jaki był układ gridu startowego, dwie Yamachy i dwa Ducaty, to można się było spodziewać tego, że do pierwszego zakrętu wjedzie raczej motocykl Ducati. I tak się zresztą stało. Miller, który no, świetnie wystartował i tam się władował, czyli oni tak naprawdę wjechali po prostu sobie tak, no, taką grupą, można powiedzieć, bardzo podobną w ten pierwszy zakręt. I na tym się w sumie skupiłem, jak to wyglądało właśnie w tej pierwszej piątce. Układ był, można powiedzieć, łatwy do przewidzenia. Też można było przewidzieć to, że Quartararo ze swoją obecną dyspozycją, formą i tak dalej, oczywiście się szybko gdzieś tam przebije na czoło wyścigu. I tak się oczywiście stało. W momencie, kiedy się przebił dosyć szybko, no to gdyby ktoś tak w 3/4 wyścigu musiał gdzieś akurat pilnie wyjść to myślałby, że wie, zna przebieg, zna wynik wyścigu, prawda? No właśnie, tu dochodzimy do pewnych rzeczy, że nic bardziej mylnego. Mianowicie Quartararo w ciągu jednego okrążenia stracił 1,5 sekundy tempa, a w ciągu następnych zaczął jechać po 2-3 sekundy wolniej. Chyba tam rekordowe jego okrążenie, to wolniejsze, to było chyba prawie o 3,5 sekundy wolniej niż w normalnym tempie. Więc coś tam się po prostu totalnie zmasakrowało. Teraz chodzi o to, że uważam, że to jest prawdopodobnie związane z jakąś rzeczą, jednak związaną z motocyklem. Bo przy obecnej dyspozycji Quartararo i przy jego takim zarówno pięknym stylu jazdy, jak i no, względem spokoju, bo przecież on pracuje z psychologiem sportowym, raczej nie sugerowałbym, że on jadąc na czele wyścigu z no, taką przewagą bezpieczną, że jest w stanie nagle po prostu coś mu się w psychice podciąć i że stracił tempo. Raczej jest to moim zdaniem niemożliwe. I dopatrywałbym się do jakiejś sytuacji związanej z motocyklem lub, co też gdzieś tam komentatorzy w telewizji gdzieś tam mówili, że być może u niego nastąpił jakiś tam arm pumping w przedramieniu.
Ale to arm pumping, wiecie, on by też występował wtedy, kiedy ktoś by mocno walczył i to spięcie organizmu byłoby o wiele większe. On miał swobodę jechania z przodu z ogromną przewagą. Więc ciężko jest mi tak tutaj coś takiego w ten sposób odbierać. Ja po prostu zauważyłem u Quartararo to, że jak on, jego motocykl zachowywał się tak jak Rossiego. Po prostu nagle przestał skręcać, przestał reagować. Wszystko działo się w zwolnionym tempie. To tempo, w jakim połykali go kolejni zawodnicy, było astronomiczne, bo to dosłownie było, wiecie, tam od zakrętu do zakrętu, jak było, to ludzie byli w stanie podjechać o 100 metrów. Więc to było coś naprawdę makabrycznego. Dobrze, że w ogóle się nie wypieprzył i dojechał do mety. Wyobrażam sobie, jak to musiało być dla niego wkurwiające i dobijające. No ale tak się stało. No wiecie, to takie rzeczy się zdarzały, bo teraz pytanie, czy to opony, ale opona w ciągu jednego okrążenia, żeby tak padła? Jednego, bo to nie było tak, że jemu się, wiecie, zaczęło to stopniowo w ciągu 5 okrążeń na przykład psuć i on zaczął tracić tempo. Nie, w ciągu jednego okrążenia, bo w ogóle jak realizator zmienił ujęcie pokazujące na Quartararo, to wszyscy myśleli w pierwszym momencie, że Quartararo musiał popełnić jakiś błąd i że nagle Miller siedzi mu już na dupie. A po prostu on nagle tak zwolnił. Czy są w stanie tak się opony skończyć w ciągu jednego okrążenia? Słuchajcie, co my możemy o tym wiedzieć? Kto z nas dosiadał motocykla MotoGP z oponami MotoGP? Gówno o tym wiemy. Możemy mówić o tym, wiecie, jak my naszą Super Corsę dojeżdżamy gdzieś tam na torze w naszej torówce i tyle, co wiemy na ten temat. Nie możemy się na ten temat wypowiadać. Natomiast, jak miałbym sugerować, co się stało z motocyklem Quartararo, bo oczywiście to, co tam potem wam powie w oficjalnej konferencji prasowej no Yamaha, to ja bym na to nie patrzył w ogóle, bo oni mówią to, co muszą. Dla mnie to wyglądało tak, jakby coś się zjebało z elektroniką że motocykl po prostu przestał reagować na komendy Quartararo, że coś elektronika zaczęła zupełnie inaczej zbierać wszystkie bodźce i sygnały wynikające ze stylu jazdy Quartararo i coś się po prostu zjebało. Tak bym sugerował, aczkolwiek to tylko opieram się na tym, co widziałem i po tym, jak ten motocykl się zachował, bo te opony też nie były tak wizualnie aż mocno dojechane na zbliżeniach potem. Także to jest taki temat, który jest dziwny, jeżeli chodzi o Quartararo. Na pewno jednak jest to bardzo ciekawe. Bo to nam zmieniło przebieg wyścigu, ale to jest ciekawe. Natomiast tutaj w żaden sposób nie podkopuje ogromnego talentu, niesamowitego talentu Quartararo, który jest zawodnikiem, no, moim zdaniem, już kompletnym. I to, że był w stanie tak jechać na początku wyścigu i zostać przez 3/4, no to jest wynikiem jego niesamowitego talentu. Także Quartararo finalnie z tej pierwszej pozycji pewnej spadł nam na pozycję 13. Więc to jest naprawdę spadek, wiecie, bywały takie spadki w historii, gdzie się po prostu spadało tam, nie wiem, z pierwszej, komuś padły opony, o, i spadł na trzecią, nie, jednak tam go dwóch popchnęło, a tu jest na 13, jego po prostu mijali. No jeszcze mało by brakowało, a Rossi by go minął, nie, co oczywiście mu nie śmieszy mnie, ogólnie, a czy nie śmieszy mnie z punktu widzenia Rossiego, ale to już inny temat, zobaczę, czy dzisiaj będę w stanie udźwignąć ten temat. Dobra, więc kto jest zwycięzcą wyścigu o Grand Prix Hiszpanii na torze w Jerez? Słuchajcie, zwycięzcą wyścigu jest, jakby nie było, mój naczelny porażkowiec wszechświata, czyli Jack Miller. Tutaj muszę przyznać, że to nie zmieniło mojego pojęcia o jego talencie. Uważam, że nie jest to zawodnik z topowej ligi, absolutnie tutaj wszystkich, całej stawki. Uważam, że jest dobry, czasem potrafi mieć przebłyski i to właśnie był przykład tego. Pojechał świetny wyścig. Bądźmy też szczerzy, że ten wyścig się dla niego idealnie rozłożył. Nie musiał z nikim walczyć. Co więcej, miał Quartararo w tej pierwszej części wyścigu w jakiś sposób go tak mentalnie podholowywał. Dzięki temu Miller zdobył sobie przewagę na tej drugiej pozycji, jechał spokojnie, nikt mu nie zaburzał strugi powietrza przed nim, wszystko było ok. A potem, kiedy Quartararo po prostu zaczął spadać, to Miller po prostu go minął. Więc Miller, gdyby nie to, że Quartararo coś się tam po prostu stało, byłby drugi. To też byłby jego ogromny sukces. Oczywiście dojechał pierwszy, dlatego że świetnie rozplanował zużycie opon, tempo, wszystko, więc tutaj to oczywiście trzeba docenić.
To nie jest tak, że ja próbuję teraz wam w jakiś sposób, nie wiem, ująć coś z tego zwycięstwa Millera. Nie, absolutnie nie. Tylko chcę po prostu powiedzieć, że na pewno nie było to takie, wiecie, zwycięstwo wygryzione tak jak Acosta w Moto 3, tylko po prostu była to piękna, płynna, dobrze rozplanowana jazda, co oczywiście też się ceni. Więc Miller tutaj wygrał, a tak jak wam mówiłem przed tym weekendem, to był jeden z tych gości, którzy dla niego to był wóz albo przewóz. No i na szczęście wóz, nie? Czy przewóz, jak to się mówi? Nie wiem, nie powiem. Okej, mógł się albo odkopać, albo dać dupy, odkopał się. Więc dalej jakby wrócił do gry dzięki temu, tym zwycięstwem. Dobra, i teraz druga i trzecia pozycja. I to są właśnie ci dżentelmeni, którzy, ja wam mówiłem, że oni nie są może moimi takimi mentalnymi faworytami, znaczy nie byli takimi mentalnymi faworytami na tę rundę Mistrzostw Świata, ale ja cały czas wiedziałem, że oni będą bardzo mocno, dlatego że rok temu jechali na pozycjach chyba też 2 i 3 i co? A, silnik im wybuchły, prawda? Coś tam się im zesrało i nie dojechali. Dzięki temu zresztą Rossi był na podium wtedy i to było jego ostatnie podium, póki co. Dlatego Pecco Bagnaia z fabrycznego teamu Ducati i Franco Morbidelli z ekipy Petronasa tutaj wjechali nam na pozycjach 2 i 3. Co prawda też nie wiadomo, jakby było, gdyby Quartararo no tak nie zleciał. Nie? Ale okej, są na drugiej i trzeciej pozycji. Czyli mój taki, po cichu mi trochę wyrasta takiego mojego, słuchajcie, faworyta, czyli elegancki chłopak Pecco Bagnaia, bo to jest fajny, ja wam mówię, to jest fajny chłopak, to jest elegancki chłopak, słuchajcie. Ja wam mówię, to jest fajny chłopak. Lubię go i cenię go za tę taką skromność i pokorę i brak festyniarstwa i wiecie, on żadnych krzywych akcji nie odpierdala. Podoba mi się to. Podoba mi się też kultura, z jaką się ściga. W sensie, no nie robi, wiecie, jakichś chujowych manewrów i tak dalej. Natomiast dla mnie Bagnaia zaczyna być taką powoli, oczywiście, bo to dopiero 4 rundy, prawda, Mistrzostw Świata i po tam, ale tak patrząc jeszcze całą jego ewolucję pomiędzy tamtym sezonem i tym jeszcze, dla mnie Bagnaia zaczyna być taką lepszą wersją Dovizioso. Nie wiem, co o tym sądzicie. Zaczyna mieć dla mnie taki spokój i taki, ja wiem, jest też na tyle elegancki jak Dovizioso, ale wydaje mi się, że jednak jest szybszy, że jednak jest w nim więcej takiego, jest świeższy, prawda? I bardzo mi się to podoba i będę naprawdę mocno go obserwował. Morbidelli jako naczelny grubas MotoGP, kto wie, co by było, gdyby schudł 10 kilo, nie? Ale nie schudnie, bo nie da rady. Więc co by było, gdyby był chudszy. Dobra, czwarte miejsce taka na Kagami i to jest dosyć istotna sytuacja, bo miejsce na Kagamiego na Hondzie trzeba w jakiś sposób odnieść do miejsca potem Marqueza, który jakby nie było, no był, no okej, okay, no poniżej oczekiwań myślę innych, a przynajmniej moich oczekiwań, bo wiecie przed weekendem, że ja go oceniałem w roli tutaj nawet faworytów do podium, co całkowicie się nie sprawdziło. Czyli inaczej, można powiedzieć, że motocykl jako Honda jest w stanie tutaj pojechać wysoko, prawie pod podium, natomiast no, zrobił to taka Nakagami, a nie Marc Marquez, ale potem jeszcze do tego wrócę, do Marqueza. Mówiłem wam również przed weekendem, że myślę, że obydwa Suzuki mogą być bardzo wysoko. No okej, okay, no obślizgły Rins, czyli naczelny obleg MotoGP, no raczył się wyjebać gdzieś tam na początku wyścigu, więc jakby nie możemy tego sprawdzić, jakby był. Natomiast oni startowali w pierwszej dziesiątce przy obydwaj. No i co? No i mamy znowu sytuację taką, że Mir krok po kroku gdzieś tam przebijał się cały czas coraz wyżej i dojechał na pozycji numer 5. Żeby to znowu nie było tak, że on będzie cały sezon dojeżdżał, wiecie, czwarty, piąty, a na dwa wyścigi przed końcem okaże się, że wskakuje na pierwsze miejsce tabeli Mistrzostw Świata. No.
Chociaż bardzo go lubię, bo to jest spoko chłopak. Nie? Słuchajcie, szósty Aleix Espargaró, czyli koleżka, którego lubię. Fajnie pojechał, rodzinny chłopak. Ma piękną żonę. Też się ceni takie rzeczy. Dlatego go lubimy. Szóste miejsce, bardzo wysokie jak na Aprilię. Ciekaw jestem, jaki wpływ miało to, że dwa tygodnie temu Dovizioso postawał na torze w Jerez Aprilię. I czy coś tam, jakieś uwagi Dovizioso pomogły lepiej ustawić ten motocykl do wyścigu dla Aleixa Espargaró. Siódmy Vinales i chuja da się tu powiedzieć po prostu, co na ten temat sądzić. To jest najbardziej nierówny typ jeżdżący w MotoGP. To jest gościu, który potrafi być poza zasięgiem jednego weekendu, a następnym mieć problemy takie jak ostatnio w Portugalii. Teraz był średni. Słuchajcie, dla mnie Vinales to jest gość, który jakby nie było, ma wielki talent, ale nigdy mistrzem świata nie będzie i nie wiadomo dlaczego. Jest mu przypisana też pewna jakaś porażka odgórna i on się z tego gówna wyczłapać nie potrafi póki co. Tyle o Vinalesie, bo to jest postać dosyć nudna. Jean Zarco na ósmej pozycji przyjechał. Myślałem, że może być ciut wyżej. Tyle. No nie jest też jakoś tragicznie, nie jest super. Lubię Zarco, jak wiecie. No i teraz przechodzimy do Marqueza. No co mamy dalej? Nie wiem, czy jest w ogóle sens mówić o tej dalszej części stawki. Myślę, że nie, bo tam nikogo istotnego już nie ma z tego wszystkiego. Mamy teraz Marka Marqueza i Pola Espargaró na miejscach 9 i 10. Właśnie, pytanie o Marqueza. Znaczy inaczej, to nie jest tak, że jestem rozczarowany jego postawą, bo gówno wiem, co tam się dzieje. Wiecie, co ja mogę wiedzieć? Ja tylko obserwuję. Natomiast zadaję sobie pytania, w czym leżał problem, że jednak Marquez, który potrafi pocisnąć na tym torze, no jednak nie był takim konkurencyjnym zawodnikiem tego weekendu. Czy to jest nadal temat związany z jego powrotem do tempa? A, no jeszcze jedna rzecz weźmy pod uwagę, że ten potworny wypadek w trzecim treningu wolnym, gdzie on po prostu tak wyjebał na zakręcie numer 7 w bandę, cudem, że nie tą prawą ręką, ale to też w jakiś sposób mogło piętno odcisnąć na jego gdzieś tam psychice. No, ja sobie zadaję pytanie, czy to jest kwestia jego nadal jeszcze niepełnej dyspozycji, w sensie takiego, wiecie, zmysłu jazdy, tempa i wszystkiego, czy nadal doskwiera mu ta ręka na tyle, że on nie może jechać na tyle szybko, czy ma nadal niedostosowany motocykl i coś tam mu nie trzyma i wiecie, nie może jechać szybciej i puszcza mu ten przód, bo to też widać, że ten przód mu cały czas gdzieś tam spieprza. Dużo miał ślizgów ten weekend w ogóle i ten treningowy, w tej treningowej części. Więc kurde, no jednak nie miał rok kontaktu z tym motocyklem. Nie wiemy tak naprawdę, czy to mu teraz leży do końca, ten motocykl i jak on się tam pod nim sprawuje. No, ja myślałem, że będzie wyżej, natomiast no, póki co jeszcze nie. I teraz zadając pytanie sobie dalej, czy Marquez jest jeszcze w grze o tytuł mistrza świata? No i powiem wam tak, wszystko oczywiście jest możliwe, ale nie wiem. Nie wiem, co odpowiedzieć. Bez kitu, nie wiem. Pol Espargaró na miejscu 10. Słuchajcie, ja do Pola nic nie mam, ale ja się nim nie jaram. Nie, dla mnie to, że on przeszedł do Hondy, to nie jest wydarzenie roku. Nie wiem, bardziej lubię Aleixa Espargaró, bo to jest rodzinny chłopak i męczy się na tej zasranej Aprilii z sumim wąsem teraz doklejonym do czachy. Ale nie wiem, jakoś Pol Espargaró, no nie wiem, no. Raz, że jest 5 razy brzydszy od swojego brata, bo Aleix Espargaró jest przynajmniej przystojny i ma piękną żonę. Pol Espargaró ma bardziej przejebaną sytuację, bo nie jest taki. No i jeździ tą Hondą i wcale nie wiem, czy to wyszło mu na dobre. Zobaczymy. Pozwólcie, że o Rossi nic nie powiem, bo kurwa nie chce mi się teraz tu po prostu płakać przy was. Natomiast co chcę powiedzieć teraz? Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wyścig. I teraz taka delikatna analiza odnośnie tabeli Mistrzostw Świata. Tu sobie przepnę ujęcia na tabelkę główną. Dobra, słuchajcie, co dla mnie jest takim wnioskiem po tym wyścigu ogólnym? To zaczyna mi się jawić pewna prawidłowość. Mianowicie, uważam,
że obecnie najlepszym motocyklem w MotoGP, tak w overallu, po prostu sumarycznie, jest chyba Ducati. Bo zobaczcie, miejsca 1 i 2, dublet Ducati zgarnięty na torze, który teoretycznie w ogóle nie powinien tym maszynom pasować. Żadnych prostych, żadnych prędkości maksymalnych osiąganych, te motocykle nie miały gdzie pokazać swojego największego potencjału, a mimo to miejsca 1 i 2, i to też bez jakichś takich niesamowitych okoliczności wyścigowych, prawda? No poza Quartararo, ale to wiecie. Ducati zaczyna wyglądać na motocykl taki najbardziej kompletny. Ten motocykl zupełnie inaczej wygląda na torze i jedzie zupełnie inaczej niż rok temu. Ktoś tam akurat musiał coś dobrego z tym motocyklem zrobić. Te motocykle zaczęły w końcu inaczej skręcać. Mają przewagę taką, że kiedy za nimi jedzie Yamaha, to bardzo ciężko jest jadąc Yamahą wyprzedzić Ducati. To wynika z linii przejazdu chociażby. I w ogóle z tej paraboli, jaką się pokonuje zakręty. Ducati ma niesamowitą przewagę na wyjściach z zakrętów, na świetnie hamuje i zaczęło, ma największą prędkość maksymalną, a to czekamy oczywiście na rundę w Mugello, bo ja myślę, że w Mugello to ktoś jebnie 365 km na godzinę. Tak obstawiam. Nie? Natomiast, oczywiście przy sprzyjających warunkach. Natomiast ten motocykl zaczął w końcu skręcać tak, jak powinien i to jest naprawdę fajnie patrzeć na to, jak ten motocykl się zachowuje. Potrafią zarządzać oponami. Te motocykle w ciągu 4 rund nie miały nagle jakichś, wiecie, chujowych akcji w trakcie, że pierwsza część wyścigu super, a potem gówno, albo że początek gówno, a potem coś dopiero się odkopują. Naprawdę, no trzeba to po prostu przyznać. To nie jest to, że ja jestem, słuchajcie, zakochany w Ducati i tak, okej, okay, jestem, ale żeby było jasne, uważałem do tej pory, że Ducati miały pewne problemy i to nie były najlepsze motocykle w stawce. Teraz zaczynam uważać, że to są prawdopodobnie najlepsze, najbardziej kompletne motocykle do ścigania się w MotoGP. Oczywiście, jeśli ktoś te maszyny, te potwory ogarnia. Tyle w temacie. I dzięki temu właśnie, że te motocykle są tak kompletne i mamy w fabrycznym zespole Ducati m.in. tak eleganckich chłopaków jak Pecco Bagnaia, to dzięki temu Ducati jest na czele tabeli Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o swojego zawodnika i po tym wyścigu w Jerez zmieniła nam się tabela. Do czego właśnie teraz przechodzę. Zmieniła nam się tabela, Quartararo spadł na drugą pozycję, a pierwszy jest Bagnaia. Ma 2 punkty przewagi nad nim, to niedużo. Trzeci jakimś, nie wiem cudem, jak on tam to zrobił, ale jest obecnie Vinales. I co kurwa? I czwarty jest oczywiście Mir, który po prostu dojeżdża cały czas i na tym polega jego cholerna siła, że to jest dojeżdżalski Janek, ale on jeszcze czasem potrafi nieźle też tam powalczyć. Także no mamy taką sytuację, mamy Bagnaia na czele, co bardzo mnie cieszy. Potem mamy Quartararo, też mnie to cieszy, bo jestem pod wrażeniem jego talentu niesamowitego. Uważam ogólnie, że Bagnaia i Quartararo to są, jeśli chodzi o poziom takiego, wiecie, czystego talentu, nie? To są przekocury absolutne. Vinales na przykład uważam, że nie jest aż tak z tej półki talentów. Jakbym Bagnaia i Quartararo miał ocenić pod względem talentu na 10, to Vinalesa bym ocenił na 8,5. No i tak samo Mira. Piąty jest Zarco w tabeli Mistrzostw Świata. Okej, okay. Spoko, zobaczymy jak będzie w Le Mans w następnej rundzie. No i co? Mega się przez to przeskoczył Jack Miller z tego gówna totalnego na 6. pozycję. Więc tym samym nie sprawdziły się moje oczekiwania, czy Marc Marquez po tej rundzie Mistrzostw Świata będzie przed Jackiem Millerem. Pomyliłem się, przyznaję się. Marquez pojechał o wiele poniżej moich oczekiwań, a Miller z kolei wygrał, co nie zmienia faktu, że i tak jest największym porażkowcem w MotoGP. I na pewno Miller nie jest z tej półki zawodników tak ekstremalnie utalentowanych, bo to jest akurat pewne. Myślę, że nie ma co porównywać talentu Quartararo czy Bagnaia do Millera. Nie, uważam, że nie. Siódmy jest Aleix Espargaró i ósmy Franco Morbidelli. No i dziewiąty oczywiście jest obślizgły Rins, bo on zawsze gdzieś tam się musi zjawić i będzie cały czas jakby nam psuł tą tabelę i tam cały czas jeździł.
i tak dalej. Myślę, że reszty póki co panów tutaj nie ma co poruszać. Dobra, a nie, tylko trzeba wspomnieć o jednej rzeczy. No, że w dupie, nadal jest w dupie Mark Marquez, bo on jest teraz na 15 pozycji. No, wiecie, jest na 15 pozycji. I to są straty spore, bo to są straty. Marquez ma 16 punktów, a Bagnaia ma 66, czyli tutaj jest no, 50 punktów. 50 punktów przewagi. No, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię zwycięstwa Marqueza w tym sezonie, nie potrafię nic na ten temat powiedzieć. Za mało po prostu mam wiedzę na ten temat. Serce gdzieś mi podpowiada, że nie będzie w stanie tego zrobić. Że jednak chłopaki, kurwa, poszli przez tamten sezon ogólnie też tak mocno do przodu, że to jest raczej niemożliwe w tym sezonie dla Marqueza. Nawet nie to, że był tutaj i nawet nie to, że pierwsze dwie rundy pauzował. Myślę, że ogólnie. Myślę, że ogólnie. No, jest takich kilku kolesi na początku stawki, że ja pierdzielę. To jest extreme po prostu. I jednak uważam to, że Ducati jest najbardziej kompletnym motocyklem w stawce, dlatego tacy kolesi jak Bagnaia, no może nie jak Miller, jak Zarco, to są cały czas goście, którzy będą tutaj cały czas bardzo wysoko. I co? Zobaczymy, co się będzie działo w Le Mans z Yamahą, która powinna tam też być zajebista. I tyle. Tak więc, to wszystko jeśli chodzi o moje odczucia po wyścigu i rokowania na przyszłość. Teraz następna runda jest w Le Mans i zobaczymy, co tam będzie działo. Dobra, jeśli macie jakieś komentarze, śmiało piszcie pod filmem swoje jakieś odczucia, emocje. Pamiętajcie, to są bardzo subiektywne materiały. Sami widzicie, że są ludzie, których bardzo lubię i zawsze będę przy nich tak bliżej mentalnie, a których nie lubię. I które są dla mnie obrzydliwi i obślizgli i po prostu tyle i mówię to wprost. Natomiast nie ma czasem w tym żadnego uzasadnienia obiektywnego. To są materiały subiektywne, dlatego ja tutaj się nie posługuję statystykami, tylko po prostu raczej moimi odczuciami. Dobra, wracam do dalszej części kawki. Tyle ode mnie dziś. Cześć, do następnego.